Triumf Hiszpanii w euro 2024 roku. La Majna, niemal nowa sensacja La Hiszpańska reprezentacja zdobyła swoje czwarte Mistrzostwo Europy, trzeci tytuł w XX wieku, a Katalonia ma powody do radości. Choć to nie zawodnicy Realu Madryt czy Barcelony, lecz piłkarze baskijskich klubów Atletiku Bilbao i Realu Sociedad odegrali kluczową rolę w triumfie. W Katalonii nastroje po turnieju są znakomite. Wszystko za sprawą młodej gwiazdy FC Barcelony, Lamine Mala, który na międzynarodowej arenie pokazał swój niebywały talent. FC Barcelona wysłała na Euro 2024 rok czterech hiszpańskich piłkarzy. Pedri, Ferran Torres i Femin Lopez nie byli kluczowymi postaciami zespołu Luisa de la Fuente, ale genialny Lamain Jamal stał się fundamentem sukcesu Hiszpanii. Jego występy dowodzą, że słynna szkółka piłkarska Lamejże nadal wychowuje wyjątkowych graczy. Chaumej Marset z katalońskiego sportu chwali Lamina Jamala jako nowy flagowy produkt Blaugrany. Siedemnastoletni skrzydłowy miał ogromny wpływ na sukces Hiszpanów, notując asysty z Gruzją i Niemcami, gola z Francją oraz asystę w meczu z Anglią. Debiutując w reprezentacji tuż po swoich szesnastego urodzinach, stał się kluczową postacią drużyny. Oprócz Yamala, odrodzenie Lamasi ilustrują historię Marca Kukurelli i Daniego Almou. Choć obaj zostali wychowani w słynnej szkółce Barcelony, to swoje umiejętności rozwijali poza nią. Kukurella gra dziś dla Chelsea. Wcześniej reprezentował Brighton. Dani Almou, z kolei, po grze w Dinamie Zagrzeb, znalazł swoje miejsce w niemieckim Erbe Lipsk, a media spekulują o jego możliwym transferze do Manchesteru City. W kadrze Hiszpanii na Euro 2024 rok znalazł się także Femin Lopez, kolejny wychowanek La Masi, oraz Alejandro Grimoldo, filar Bayeru Leverkusen, również wyszkolony w Barcelonie. La Mejże może pochwalić się nie tylko reprezentantami Hiszpanii. Xavi Simons odegrał ważną rolę w reprezentacji Holandii, która dotarła do półfinału turnieju. W meczu o finał zdobył nawet gola, pokazując, że talent wychowywany w Barcelonie świeci na międzynarodowej arenie. Wkrótce w ślady tych zawodników mogą pójść kolejni młodzi gracze. Pałku Barsi był blisko wyjazdu na Euro 2024 rok, a Alejandro Bold i Geywi mają już na swoim koncie występy w narodowych barwach. Sukcesy Lamasi są powodem do dumy dla FC Barcelony, której akademia nieustannie dostarcza wybitnych talentów na światową scenę futbolową.